Dzień dobry, witam na następnym temacie. Dzisiaj będziemy sobie robili temat z nowego działu, a tym tematem jest rozbicie dzielnicowe. Zapraszam do oglądania. Kiedy robiłem temat o Bolesławie Krzywoustym, mojego testamencie, mówiłem o tym, że będzie dużo informacji przy okazji samego rozbicia, dlatego też już wtedy wprowadziłem coś, czego nie było wówczas w podręczniku, żeby było Wam właśnie teraz prościej. A co to takiego było? No przede wszystkim podział na dzielnice, bo tutaj był pewien problem z tym, że Krzywousty no, nie chciał dopuścić do jakby bratobójczej walki pomiędzy swoimi dziećmi, ponieważ sam zabił swojego brata Zbigniewa, o czym mówiliśmy sobie też zresztą poprzednio. Dlatego też takim ważnym punkcikiem, takim zaczepnym właściwie punkcikiem, o którym warto byłoby cokolwiek wiedzieć, jest to, w jaki sposób te ziemie podzielono, co się z nimi później działo i tym zajmiemy się dzisiaj. Zacznijmy sobie od samego testamentu, od roku 1138. Krzywousty podzielił kraj na cztery takie dzielnice dla swoich synów i jedną dzielnicę dla swojej żony, późniejszej wdowy Salomei. Dla przypomnienia zrobimy sobie wszystko po kolei. Zwróćcie uwagę na względem starszeństwa będziemy sobie szli. Zwróćcie uwagę na Śląsk oraz na ziemię krakowską. Są to ziemie, które są w posiadaniu takiego pana jak Władysław Wygnaniec. Wygnaniec jest najstarszym synem, więc dziedzicznie otrzymuje on Śląsk, a jako najstarszy piast otrzymuje on właśnie dzielnicę senioralną, której w głównej mierze składa się ona z ziemi krakowskiej. Następnym względem starszeństwa w kolejności do tronu książęcego jest Bolesław Kędzierzawy. Kędzierzawy otrzymał Mazowsze. Następny względem starszeństwa to jest Mieszko III Stary, który otrzymuje Wielkopolskę i najmłodszy Henryk otrzymuje ziemię sandomierską i taki ma też przydomek Henryk Sandomierski. Salomea otrzymała ziemię łęczycką, którą widzimy tutaj na mapie i tam w razie oczywiście narodzenia ostatniego dziecka Krzywoustego, którym miałby być syn, a jak się okaże, tak rzeczywiście będzie, razem z swoją matką miał tam zamieszkać. I tym tak zwanym pogrobowcem, bo tak nazywa się dziecko urodzone po śmierci ojca, jest Kazimierz Sprawiedliwy. Więc ta ziemia wygląda no, dosyć brutalnie, ponieważ podział, który tutaj jest, pokazuje, jak to wszystko będzie się kształtowało w latach późniejszych. No, nie będzie tak, jak sobie Krzywousty wymyślił, ponieważ wygnaniec, jak sam przydomek wskazuje, został przepędzony przez braci oraz przez swoją macochę Salomeę, i na tym właściwie jego historia tutaj się kończy. Jego synowie później wrócą na Śląsk i tam będzie dochodziło do takiego kolejnego rozdrobnienia tego Śląska w latach późniejszych. Następnie władzę w Krakowie, w dzielnicy senioralnej, przejmuje Kędzierzawy. Kędzierzawy miał syna, co prawda, Leszka, natomiast on w młodym wieku umiera, no i niestety nie doczekał się jakby panowania w całej ziemi mazowieckiej. Następny będzie Mieszko, który otrzymuje przydomek Stary ze względu na to, że przeżył wszystkich. Nawet tego Sprawiedliwego, który urodził się o wiele później niż sam Mieszko III. Natomiast on będzie przez krótki okres czasu, nawet dwukrotnie, w dzielnicy krakowskiej rządził. Natomiast sam Sprawiedliwy, no jak z kolei mówi sam przydomek, no jest osobą, która będzie żądała sprawiedliwości. Ponieważ względem innych ziem, jak sobie patrzymy na tę mapę, otrzymał on jakby najmniej, więc będzie chciał te ziemie kolejne przyłączać. Na jego korzyść zadziała to, że Henryk Sandomierski, jego powiedzmy, że najbliższy brat, bo on był tutaj taki powiedzmy, że najmłodszy na rok 1138 z synów Krzywoustego, ginie w jednej z wypraw takich krzyżowych, więc tutaj sam Sprawiedliwy będzie żądał sprawiedliwości i tym swoim żądaniem niestety tej sprawiedliwości nie zaprowadzi. Co to oznacza? To oznacza, że będzie on niestety autorem jakby upadku idei samego Krzywoustego. On zaprzepaści zasadę senioratu, o czym sobie za chwilkę powiemy. Popatrzmy sobie jeszcze raz na ziemię. Tu widzimy je w drugiej połowie wieku XIII, które są już mocno podzielone. Mówiłem, że Śląsk się będzie dzielił. Zwróćcie uwagę, ile tam jest kolorów. Ponadto tracimy Pomorze Zachodnie, które właściwie się usamodzielniło i tam będzie ono sympatyzowało z Marchią Brandenburską. To widzimy tam w rogu tą nazwę. Pomorze Gdańskie zostanie całkowicie właściwie niezależne od naszych ziem. No, poniekąd będą jakieś tam, powiedzmy, przez polskich książąt czynione kroki, żeby do tego Gdańska powrócić. Natomiast no niestety nie uda się to, między innymi przez Krzyżaków, o których sobie jeszcze dzisiaj będziemy mówili. No i zwróćcie uwagę na ziemię chełmińską. To jest ta ziemia, którą Krzyżacy otrzymują jakby
na stałe od samego Konrada Mazowieckiego, ale wszystko po kolei. Mówiłem o Sprawiedliwym, że zniszczył on ideę swojego ojca Krzywoustego w zasadzie senioratu. W roku 1180 odbył się taki zjazd w Łęczycy. W Łęczycy ustanowiono, że zasada senioratu, czyli tego, że najstarszy piast będzie zasiadał w Krakowie, została ona całkowicie zniesiona. To spowodowało, że Kazimierz Sprawiedliwy otrzymał poparcie papieża, cesarza, a ci, powiedzmy, że w takich umowach czasami bywa, potwierdzają, że to Sprawiedliwy ma prawo do dzielnicy krakowskiej i wszyscy jego potomkowie, czyli w jego linii ludzie będą rządzić Krakowem. Natomiast zasada senioratu została złamana, ale nie została złamana zasada pryncypatu. Pryncypat, czyli to jest taka zasada, w której książę z Krakowa ma zwierzchność, rządzi wszystkimi książętami na wszystkich, na całych ziemiach polskich. Więc ta zasada jeszcze będzie obowiązywała. Syn Sprawiedliwego, którym był Leszek Biały, to jest postać, która jest niezwykle istotna, ponieważ sam Biały jest ostatnim księciem, którego wszyscy inni książęta na ziemiach polskich będą szanować. Po jego śmierci upadnie również zasada pryncypatu. A pomimo tego, że chciał dobrze, skończyło się kiepsko. Sam Leszek Biały zorganizował zjazd. Zjazd w Gąsawie, który odbył się w roku 1227. Na zjeździe tym myślał o wielu różnych rzeczach. Prawdopodobnie o tym, żeby Pomorze, o którym powiedziałem przed chwileczką, wróciło do ziem polskich. Prawdopodobnie również myślał o tym, żeby sprawę Wielkopolski, tam takie konflikty było pomiędzy książętami, rozstrzygnąć. Na tym zjeździe pojawiło się trzech książąt. Oczywiście Leszek Biały, jego brat Konrad, zwany Mazowieckim, o którym sobie jeszcze będziemy mówili za chwileczkę, i Henryk Pobożny, który jest takim największym księciem na Śląsku. I oni mieli o tym wszystkim rozprawiać. Doszło do tragedii, ponieważ po takich głównych rozmowach chcieli się książęta troszeczkę odprężyć, poszli do łaźni. I na tą łaźnię niestety najechali zbóje. I ci właśnie zbóje zamordowali Leszka Białego, który w ramach ucieczki chciał wsiąść na koń, dosięgła go albo strzała, albo włócznia, no i niestety go raniła śmiertelnie. Leszek Biały podczas zjazdu w Gąsawie zostaje zamordowany. Powiedziałem o Henryku Bordatym, on zostaje ciężko ranny, ale uchodzi z życiem, no i Konrad ucieka bez właściwie żadnego szwanku. Kto był za to odpowiedzialny? Historycy twierdzą, że był to książę na Pomorzu, który ma takie wdzięczne imię Świętopełk. Ten Świętopełk. Jest to człowiek, który był namiestnikiem z ramienia piastów na całym zachodnim Pomorzu i chciał prawdopodobnie samodzielności, więc no, stało się. Niestety najważniejszy wówczas książę, Leszek Biały, zostaje zamordowany i wizja jakby zjednoczenia Polski niestety musi się odłożyć w czasie. Jak już wspomniałem wcześniej, Konrad Mazowiecki, który był bratem Leszka Białego, pewnie na tym zjeździe liczył na to, że jego brat, czyli ten najważniejszy książę, będzie w stanie mu udzielić pomocy. Pomocy, na którą nie mógł liczyć od innych książąt. Jakiej pomocy? No przede wszystkim takiej, że Prusy, czyli te ziemie pruskie, gdzie mówiliśmy sobie o takiej misji chrystianizacyjnej świętego Wojciecha jakiś czas temu, no niestety są bardzo waleczni, bitni i bardzo często najeżdżają na ziemie przygraniczne. Ale jak powiedziałem, jest to Konrad Mazowiecki, więc rządzi on gdzie? Na Mazowszu, bardzo ładnie. I to powoduje, że to Mazowsze jest nękane przez Prusów i pomimo tego, że sam Konrad Mazowiecki jest waleczny, zresztą Matejko, zwróćcie uwagę, ukazał go w zbroi na malunku, no pokazuje, że on też chciał walczyć. Był bitnym, takim zadziornym księciem, jeszcze tam sobie o nim parę rzeczy powiemy dzisiaj, ale sam organizował parę wypraw na Prusów, niestety skończyło się one fiaskiem, pomagali mu inni książęta, ci troszeczkę pomniejsi, słabsi od niego, ale Prusy cały czas najeżdżały. Więc kiedy jego brat umiera, nie ma już na co liczyć, jeżeli chodzi o pomoc księcia krakowskiego, w związku z tym sam w swoje ręce bierze los. Ale niestety, jak się okaże, to jest los Polski, ponieważ w roku 1226 sprowadza na nasze ziemie zakon szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, czyli Krzyżaków. I oni tutaj niestety na ziemi chełmińskiej, którą otrzymają tylko i wyłącznie na czas określony, według przynajmniej samego Konrada, na czas najazdów na Prusów, oni tam zostaną na właściwie prawie że na zawsze.
To się wiązało z tym, że krzyżacy byli bardzo dobrze zorganizowanym zakonem. W tym samym czasie już wyprawy krzyżowe powolutku przygasały, a zakony nie miały co z sobą zrobić. I dla krzyżaków było to jakby zbawienie, ta ziemia, ponieważ wypędzili ich z Wenecji, wypędzili ich z Węgier, no a teraz trafili do Polski i w ciągu raptem kolejnych 50 lat dokonają podboju Prusów i zamiast to oddać sprawie polskiej nam, Polakom, zostawiają dla siebie i tworzą bardzo groźny dla Polski organizm państwowy, czyli państwo zakonne. I będziemy się z tym państwem zakonnym niestety przez długi, długi okres czasu musieli męczyć. Ale to jest kwestia oczywiście lat późniejszych. Teraz przejdziemy sobie do kwestii najazdu mongolskiego na ziemię polską. To wiązało się jakby z dwoma takimi bardzo ważnymi sprawami. Pierwsza sprawa jest taka, że po śmierci Leszka Białego, który zostawił syna, rocznego syna, który miał na imię Bolesław, otrzymał on później taki przydomek wstydliwy. No, ktoś musi pełnić funkcję księcia krakowskiego zamiast za tego Bolesława. I tym kimś jest pan, którego widzimy na zdjęciu, jest to Władysław Laskonogi, który też miał być w Gąsawie, ale się nie pojawił. A, możemy sobie szukać jakichś sensacji historycznych, czy być może wiedział o tym zamachu, czy też nie, ale tym się tu zajmować nie będziemy. Laskonogi do swojej śmierci będzie pełnił tak zwaną regencję zamiast Bolesława, czyli będzie w imieniu Bolesława rządzić Krakowem oraz całą ziemią krakowską. Kiedy jego czas już się kończył na tej ziemi, napisał testament, w którym przekazał tą ziemię Henrykowi Brodatemu, czyli temu, który też z Gąsawy uszedł, co prawda, z życiem, ale był ranny i był on takim bardzo potężnym księciem jak na tamte czasy. Ma w swoim władaniu część Wielkopolski, którą dostał w spadku właśnie od Laskonogiego, no i ma swoją ziemię śląską, ma ziemię krakowską. Mógłby pokusić się ewentualnie o jednoczenie, natomiast taką wizję pewnie będzie miał dopiero jego syn, czyli Henryk Pobożny. Pobożny dlatego, że był no, bardzo religijnym człowiekiem. Ale jeszcze do tego Pobożnego sobie za chwilkę wrócimy, bo on jest tutaj bohaterem całej tej opowieści z najazdem mongolskim. Sam Pobożny myślę, że mógłby właściwie, jeżeli czasu by na to starczyło, pokusić się o jednoczenie ziem polskich. Niektórzy twierdzą, tacy właśnie poszukiwacze jakichś sensacji historycznych, że być może nawet już począł starania w kierunku korony królewskiej, żeby być królem Polski. No ale te starania niestety spełzły na niczym. W roku 1241 na ziemię polskie najechali Mongołowie. Ale nie tylko na ziemię polskie. Najechali na Czechów, na Węgrów i na Węgrów była ta taka największa napaść z największą liczbą wojsk. Na nas spadły takie oddziały boczne, które liczyły 10 tysięcy ludzi, a które miały odciąć ewentualną pomoc Polaków wobec Węgier. I to się zresztą udało. Mongołowie splądrowali Sandomierz, kiedy podchodzili do Krakowa, tam taka legenda jest o samym Hejnale, gdzie wszedł hejnalista na wieżę i zaczął hejnał odgrywać wtedy, kiedy te oddziały mongolskie zbliżały się do bram miasta. Nie dokończył go, ponieważ dosięgła go strzała, no i niestety ten hejnalista zginął. Natomiast Kraków też oczywiście został spustoszony i Mongołowie udali się w kierunku Śląska, a to już są ziemie dziedziczne Henryka Pobożnego, więc wołał on rycerstwo, pomagali mu nawet templariusze. Na nic się to zdało. W roku 1241 dochodzi do bitwy pod Legnicą, w której Pobożny ginie. Ginie i jak to Mongołowie mają w swoim zwyczaju, bardzo brutalnie postępują z dowódcami wojskowymi, z księciami, po prostu obcinają im głowy. Wbijają je na włócznie i chodzą od miasta do miasta, strasząc ludzi, że skończą tak samo jak i ten na włóczni. Więc niestety ciało Henryka Pobożnego, podobnie jak i innych książąt śląskich, którzy brali udział w tej bitwie, pozostało bez głowy, wręcz nagie, ponieważ nawet te wszystkie odznaki zostały pozabierane. No ale teraz jest on księciem. Na pewno chcieli mu wyprawić pogrzeb godny księcia, więc trzeba było odnaleźć, które to te zwłoki są owego Henryka Pobożnego. Na szczęście był pewien znak szczególny, który Henryk posiadał, o którym wiedziały właściwie tylko dwie osoby. Tymi osobami była jego żona, Anna, oraz jego matka Jadwiga. I to one powiedziały, że u lewej stopy miał 6 palców. Albo był to rzeczywiście palec szósty, albo był to tak zwany halux, czyli ta taka kość, która gdzieś tam się w złym miejscu rozrasta. I prawdopodobnie to dzięki temu znakowi szczególnemu odnaleziono szczątki Pobożnego i Pobożny został złożony
w krypcie krakowskiej jako książę z pełnym ceremoniałem. Jeszcze takie parę ciekawostek Wam opowiem o samym pobożnym. Przede wszystkim to jest to, że pobożny, a właściwie jego historia, nie skończyła się na jego śmierci. Dlatego, że w roku 1832 otwarto jego grobowiec i potwierdzono ten, tak jakby taką legendę o tym, że miał te 6 palców i rzeczywiście była jakaś dziwna kość, która ten palec mogła przypominać. To też jeszcze nie koniec historii. Kolejna rzecz jest taka, że kiedy Niemcy w trakcie wojny plądrowali Polskę, wywieźli również szczątki samego pobożnego, ponieważ chcieli sprowadzić takie badania, które potwierdzą, że jest on Aryjczykiem, czy takim wyższym, czyli taką rasą wyższą, za którą się uważali też Niemcy. Niestety szczątki w akcji zaginęły, no i jakby się sprawa pobożnego rozpłynęła. Natomiast jego historia trwa do dzisiaj. Jedno ze źródeł, które zostało odkryte w XX wieku, mówi, że zginął dopiero po bitwie, ponieważ nie chciał spełnić takich oczekiwań mongolskich, że nie złożył hołdu szczątkom, zwłokom zmarłego ich wodza. I za to mu właśnie ścięto głowę i tak dalej. Jako, że ścięto go po bitwie, można by go było nazywać męczennikiem, więc niektórzy twierdzą, że za niedługo się ma rozpocząć taki proces beatyfikacyjny samego pobożnego, którym miałby być ogłoszony on błogosławionym. Ale to jest tylko i wyłącznie ciekawostka. Kolejne lata niestety doprowadzą do głębszego podziału w Polsce. Nie będzie już właściwie przez kolejnych przynajmniej 50 prawie że lat księcia, który mógłby dopuścić się myśli o samym zjednoczeniu Polski, takim pełnym zjednoczeniu. My do tego dojdziemy sobie przy okazji tematu następnego, gdzie będziemy sobie mówili o Przemyśle, ale kończąc ten temat, w trakcie rozbicia dzieje się coś takiego ciekawego, coś nowego. Zaczyna się lokować miasta i wsie. Lokuje się na prawach, powiedzmy, niemieckich, takich, powiedzmy, że bardziej rozwiniętych, gdzie mieszkańcy wsi i miasta mają pewne dokumenty, mają pewne prawa, wokół których się będą poruszać i te dokumenty lokacyjne, bo tak się one nazywają, będą stanowić jakby w przyszłości podstawę pod to, żeby powstawały miasta. W Polsce pierwszym miastem takim lokowanym była Złotoryja i było to w roku 1211, więc jest to dopiero początek lokowania nowych miast. Powstają one przy grodach, powstają one na przecięciu szlaków handlowych, czy na przykład w osadach targowych. I to wszystko jest jakby taką nowością, powiedzmy, że plusem całego rozbicia, bo te miasta zaczynają w Polsce się wreszcie rozwijać. Mówię wreszcie, bo na zachodzie Europy one są już dawno w pełni rozwinięte, mają piękne mury obronne, a u nas dopiero ta historia zaczyna się pisać. I na tym sobie skończymy lekcję dzisiejszą. Także ja dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.